Witajcie. Dzisiaj jest na naszym kanale prezentacja maszyn rolniczych, jakie posiadamy w gospodarstwie, a które nie są garażowane. Przed nami brony czwórki, samoróby, w tym roku zrobione. Pomalowane, wiadomo, żeby korozja nie wchodziła. Wytestowane już na około 20 hektarach. Sprawują się bardzo dobrze. Nawet chyba więcej jak 20 hektarach, bo jeszcze po talerzówce było nim bronowane. No i tyle w tym temacie. Oto nasz kultywator, który jest od nowości w gospodarstwie, szerokości 2,70. Brakuje 5 zębów, albo 4, nie pamiętam. 4 chyba. Jest to rocznik 82. 60 z nim współpracowała do tej pory, teraz Zetor. Przejdźmy do Pługa. Pług, rocznik 82. Od nowości w gospodarstwie, do wymiany pierwsza odkładnica, którą wymienimy na jesieni. Pracuje z 60, prawdopodobnie niedługo zakupimy pług 3 skibowy. I przejdźmy do następnej maszyny. Talerzówka zakupiona w roku 2015, rocznik 93, pomalowana, gdyż była skorodowana. Talerze nie były wymieniane, gdyż były wymienione przez poprzedniego właściciela. Pracuje z 60, szerokość to około 1,80 m. Dobrze jest nią na przykład talerzować po orce zadarnionych jakichś terenów, no i w ramach prac pożniwnych. Agregat zakupiony w roku 2017 na jesieni, pomalowany, odnowiony, szerokość 20, idealnie współpracuje z 60, teraz z Zetorem. Zębów 21. Przechodzimy do obsypnika. Obsypnik do ziemniaków, oryginalnie 5-rzędowy, teraz 3-rzędowy. Od redla jednocześnie całe dwie połowy redlin. Używany, wiadomo, no, do redlenia ziemniaków 2-3 razy w roku. Roztrząsacz do siana, rocznik 2001, czyli mój rocznik. Używany do przetrząsania siana w pierwszym dniu po koszeniu. Zaraz po koszeniu. Taka rotacyjna, rocznik 98, użytkowana w naszym gospodarstwie od nowości, produkcji Talex. Wiadomo, do koszenia trawy. Rozrzutnik jednoosiowy do rozrzucania obornika. Teraz jest zapiętym adapterem, zapięta z burta, czyli może go stosować jako przyczepę jednoosiową. Bardzo dobrze u nas pracuje, od 1989 roku, czyli od nowości.